Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek wyzwania Ultimate Decades Challenge. Jak widzicie, mamy obecnie poniedziałek, jest godzina 4 rano. Za chwilkę będę ich wybudzać. Chciałabym Wam powiedzieć, jakie zmiany wprowadziłam, jeżeli chodzi o zbiórkę plonów. Doszłam po prostu do wniosku, że to, w jaki sposób wcześniej robiłam, znaczy w jaki sposób chciałam wcześniej robić, żeby losować, czy będzie urodzaj i nieurodzaj i potem losować również, czy ile razy będą mogli zbierać te plony. Doszłam do wniosku, że to jest trochę zbyt męczące, cały czas pilnować simów, na przykład jeżeli mają tylko dwa razy zebrać podczas jednej pory roku, muszę ich pilnować, a oni coś tam mogą zebrać, schować sobie do wyposażenia, no i to takie troszkę bez sensu będzie, bo jak sami wiecie, simowie sobie robią czasami co chcą i po prostu nie jestem w stanie dopilnować tego, tym bardziej jak będzie tych simów więcej. Doszłam do wniosku więc, że zmienię to, ale nie w taki sposób, żeby było łatwiej. Chcę, żeby był jakiś tam stopień trudności, bo nie lubię łatwej rozgrywki, lubię trudniejsze wyzwania, ale chcę, żeby to było coś takiego, co nie będzie mnie zbytnio męczyło, tak jak tutaj pilnowanie właśnie, czy oni zbiorą, czy nie zbiorą, mi latanie i sprawdzanie, czy ktoś tam ma i ewentualnie kasowanie z ich wyposażenia. I zmieniłam również długość pór roku, ponieważ 7 wydało mi się za mało, więc zmieniłam na 14 dni. No a jeżeli chodzi o losowanie, to postanowiłam zrobić w taki sposób, że teraz będę losować kostką procentową i będzie po prostu pół na pół szansy, aby był urodzaj lub nie urodzaj. Tak więc urodzaj to będzie od 1 do 50, natomiast nie urodzaj będzie od 51 do 100. Następnie jeżeli nam wyjdzie nie urodzaj, będę znowu losowała i tutaj już będę losowała, co spowodowało, że jest ten nieurodzaj. I ściągnęłam sobie tutaj z modów dodatkowe cechy, nie cechy, tylko dodatkowe wyzwania parceli. Tak więc ja sobie weszłam teraz tutaj do trybu budowania, żeby Wam pokazać te dodatkowe wyzwania, które mam z modów, dzięki którym właśnie, gdy będzie nieurodzaj, będę losowała, co tak naprawdę nam powoduje, że mamy ten nieurodzaj na Ziemi. Tak więc mamy tutaj do wyboru, już szukam. Oznacza to, że gleba jest tu mało żyzna, rośliny potrzebują dużo wody. Strefa robaków oznacza, robaki uwielbiają to miejsce i ucztują na posadzonych tu roślinach. No i mamy też zarazy upraw. Uprawy często tu umierają, to tak jakby dziwna choroba się rozprzestrzeniała. Tak więc jeżeli wylosujemy nieurodzaj, to będę potem jeszcze robiła kolejne losowanie i będę losowała jedno z tych trzech wyzwań parceli, co nam tak naprawdę będzie szkodziło tym naszym plonom. Natomiast jeżeli chodzi o ilość zbierania plonów, będziemy zbierać tyle, ile będziemy mogli, bo już samo to, że mamy te wyzwania, to już będzie jakieś utrudnienie, prawda? Jeżeli chcielibyście powiedzieć mi, jaką macie opinię w temacie, to chętnie poczytam to w komentarzu. Jeżeli chodzi o Griseldę, Griseldzie, tak jak już mówiłam w ostatnim odcinku, chciałam jej poszukać aspiracji zielarki. I mam tą aspirację tutaj. Zobaczymy, czy będzie dobrze działała. Ja sobie ją próbowałam troszkę prywatnie i nie robiła mi żadnych problemów. Kolejną ważną rzeczą, którą muszę Wam powiedzieć, dlaczego właśnie ludzie zwiali z targowiska. Wszystko przez tą cechę z tego moda Royalty Mod. Niestety ta cecha źle działa i powoduje coś takiego, że nie tylko rodzina królewska nie pojawia się na parceli, ale żaden sim. Tak więc ja dałam tutaj targowisku tą cechę, no i wszyscy się po prostu zmyli i nikt się już więcej tam nie pojawił i nie pojawi się po prostu, bo to próbowałam i nie pojawi się, dopóki nie ściągnę tej cechy. Tak więc, no i to samo tutaj na naszej parceli, też miałam tą cechę, żeby tutaj króli, królowa, bo to śmieszne, żeby króli, królowa do naszej chaty tutaj przychodzili. No ale niestety nie mogę tej cechy parceli używać, bo ona po prostu nie działa i żaden sim mi się nie pojawia. Niestety będziemy musieli przymknąć oko, jeżeli tutaj się pojawi jakaś szlachta albo król i królowa, ja będę ich odsyłać oczywiście, ale jeżeli oni się pojawią, będziemy po prostu musieli przymknąć na to oko, bo niestety ta cecha parceli no nie działa, niestety nie działa. No i muszę Wam streścić, co tutaj się wydarzyło. No więc wydarzyło się wiele. Przyszedł kupiec i od niego kupiliśmy kilka rzeczy i sprzedaliśmy również sporo naszych roślin, sporo rzeczy mu sprzedaliśmy. Jak widzicie, mamy 396 simoleonów, także już nie jesteśmy tacy biedni, jak byliśmy. Kupiłam dwie kury,
Tak więc mamy dodatkowe kury. Mamy teraz 3 kury i jednego koguta. I czekam, aż tutaj nam się wyklują pisklaczki, bo mamy tutaj 1 dzień i 7 godzin. Tutaj mamy 11 godzin i tutaj mamy 13 godzin do wyklucia, tak więc więcej już nie będę kupować kur, będziemy po prostu czekać, aż będziemy mieli tutaj kurczaczki, ponieważ wcześniej się pomyliłam i zamiast dwóch kur, na samym początku, zamiast dwóch kur kupiłam 2 koguty i 1 kurę, tak więc 2 koguty mnie potrzebne, 1 koguta mamy teraz i 2 kury, więc po prostu sprzedałam 1 koguta i za tą kasę kupiłam 1 kurę, okej. No i kupiec oczywiście przyszedł, musiałam go wygnać, bo nie chciał wyjść z naszego domu i cały czas tutaj z nami siedział. Nie wiem, czy on będzie ciągle w niedzielę przychodził, bo ja byłam pewna, że on w poniedziałek przychodzi i chciałam właśnie Wam to pokazać tutaj na filmie. Byłam pewna, że on dzisiaj przyjdzie, no a on przyszedł w niedzielę. Więc prawdopodobnie właśnie tak będzie to wyglądało. No i jak widzicie, powiększyłam też tutaj, ponieważ mieliśmy więcej pieniążków, powiększyłam też tutaj naszą ziemię uprawną, tak więc mamy już tutaj trochę zasianych roślinek. No i jak wiadomo, muszę tutaj jeszcze dodać ważną rzecz. Wiadomo, że tutaj te owoce czy warzywa nie wszystkie są z tego okresu, w którym my akurat się znajdujemy, bo mamy teraz oficjalnie 1301 rok. Tutaj mam drzewo brzoskwiniowe. No i brzoskwinie, jeżeli dobrze pamiętam, to one dopiero w Europie pojawiły się w Wielkiej Brytanii, bo my tutaj imitujemy Wielką Brytanię, pojawiły się gdzieś mniej więcej w XVI wieku, więc wiadomo, my teraz mamy tutaj XIV wiek, więc ich powinno jeszcze tutaj teoretycznie nie być na ziemiach angielskich, ale nie będę tutaj w takie szczegóły już wchodziła. Dobra, tutaj mamy śliwę i tutaj mamy wiśnie. No i tutaj jeszcze zasadziłam sałatę, zasadziłam dynię, tutaj mamy czosnek i Griselda zasadziła tutaj bazylię oraz szałwię, bo ona się będzie zajmowała tutaj zielarstwem. I co tutaj mamy jeszcze? Tutaj mamy kukurydzę i następnie mamy rzodkiewkę i mamy rzepę. No i tutaj są truskawki, tak więc mamy oficjalnie lato, 1301 rok, ja włączam sobie play i zaraz będę kobietki wybudzać, bo pierwszą rzeczą, jaką kobiety w średniowiecznej Anglii, o kurczę, list tam jest, jaką kobiety robiły w średniowiecznej Anglii, to było właśnie wstanie wcześnie rano i pierwszą rzecz, jaką robiły, to właśnie wydojenie krów. Dlatego my od razu przyjdziemy tutaj do naszej malinki. Nawet nie jadły, nie szykowały żadnego jedzenia ani nic. Tylko pierwsza rzecz to było właśnie wydojenie krowy, gdyż to mleko potem one potrzebowały do robienia sera i do robienia masła. A ser i masło w średniowiecznej Anglii to był naprawdę niezły interes. Och, kochana, ty nie masz butów, zaraz Cię przebierzemy. Uwaga, zaspokojona, wszystko ma zaspokojone, tylko musimy ją wydoić. Świetnie. Więc Fiora ją wydoi. No i kolejna nowość. Griselda spodziewa się dziecka, tak więc ona jest w ciąży i obecnie ona jest, tutaj ma poranne mdłości. Griselda obudziła się czując silne mdłości, jakby coś rozpychało ją od środka. Dobrze, kochana, tak więc Ty wstaniesz. Myślę, że może przygotujesz dla wszystkich śniadanie, skoro Fiora poszła wydoić krówkę. No i będę chciała tutaj, żeby one wciąż zajmowały się, one wszyscy, żeby zajmowali się tutaj zarabianiem pieniążków, bo chcemy kupić drugą krówkę, bo myślę, że jedna krowa to jest naprawdę za mało. Tak więc Ty, kochana, zrobisz nam tutaj, jeżeli chodzi o posiłki, nie możemy zrobić nic, bo my tutaj nie mamy nic. Dobra, co my tu mamy? Owsianka... Ale owsiankę możemy... O, możemy zrobić dla rodziny, bo dowolne mleko i nasionko. Ale aż 4 te nasionka. Chociaż w sumie... No dobra. Okej. Dobra, ale myślę, że będzie to dobre, że zjemy coś innego niż kleik. Bo kleik to jest takie pożywienie, które, po którym oni się właśnie źle czują, bo nigdy nie są nasyceni, więc może tutaj jak ona coś innego przygotuje, to będą się... Boże... Aha, bo ona te nasionka chyba... ona te nasionka chyba stara się jakoś rozdrobnić, sproszkować. Mamy śniadanko, więc myślę, że ja już tutaj Egberta wybudzę. On jest mega głodny, a ponieważ on jest chory, to muszę tutaj koniecznie właśnie dbać o to, żeby on jadł o dobrej porze, żeby nie był nigdy głodny. Co ty robisz? Co ty tam gotujesz, babo? Przecież tutaj już jest zrobione. Nie będziesz tam nic gotowała dodatkowo jeszcze i straciłaś tylko kasy na to. Oj. No dobra.
usiądź ty też i ty, gościu, też. Nie idziesz tam, nie bierzesz nic. Też nam 7 simolonów stracił. Dobra, potem to wywalimy. I ty weźmiesz sobie porcję, i ty, Griseldo, weźmiesz sobie porcję. A czemu ty nie jesz? Dobra, Fiora, ty też sobie usiądź i weźmiesz sobie porcję. Dawaj. Kendrick, czemu ty nie jesz, chłopie? Czemu ty jesteś taki wkurzony? O co chodzi? Aha, uczucia zazdrości. Nie zawsze są uzasadnione, ale czasami po prostu się pojawiają. Chłopie, nie masz raczej powodu do bycia zazdrosnym. Ty powinieneś być szczęśliwy. Rozmawiaj o małżeństwie. Że jesteś blisko twojej żony. Tym bardziej, że twoja żona spodziewa się tutaj maleństwa. I ty, Fiora, porozmawiaj tutaj może z twoim tatą i pogawędka. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Egbert cały czas choruje, więc ja się o niego bardzo boję, bo on w sumie z tego, co wylosowaliśmy kostką, powinien w czwartek już nie żyć. Niestety, ale nie chciałabym, żeby to się wydarzyło wcześniej, że on po prostu nam umrze przez to, że jest chory, więc dobra, myślę, że tak. Wy kobietki, dobra, Fiora, ty już wstałaś. Myślę, że ty przyjdziesz tutaj i zmienisz sobie strój na jakiś tam strój codzienny. I ty musiałabyś się wykąpać. Więc przyjdziesz tutaj i szybko umyj ręce, umyj się, to może tutaj pójdziemy. Weź szybki, chłodny prysznic. Dobra. Idź na targ rolników. Zobaczymy, co tam będzie mógł zrobić. Natomiast ty, kochany, przyjdziesz tutaj i też przebierzesz się może w to. Dobra, ty, Griseldo, myślę, że sprzątniesz to. Tutaj klejk on chciał robić. Weź to sprzątnij. Nie szoruj podłogę, tylko nie wiem, tutaj chyba Fiora ma w swoim wyposażeniu tą zmiotkę, więc ja ją przeniosę. Będę musiała drugą zmiotkę im tutaj. Okej, i ty, kochana, będziesz teraz zamiatała do perfekcji, bo już widać, że nam tutaj się podłoga zabrudziła. Natomiast ty, chłopie, przyjdziesz i naprawisz nam to, bo inaczej my nie będziemy mogli tutaj wieszać. Nie ty, Fioro, miałaś to robić. Nie ty, kobieto. Ma się tym zająć Kendrick. Bo wysłaliśmy Egberta, tak więc musimy teraz coś kupić. No to może kupimy, nie wiem, groszek jest. Groszku jeszcze nie mamy, więc kupimy. Jeżyny też nie mamy, tak więc niech to też kupi. Nie chcemy zbytnio tutaj tracić marchewkę, mała dynia. O, papryczki też nie mamy. I szpinak mamy, czy nie mamy, ale weźmiemy, dobra. 50 simolonów, żeś stracił, Egbercie. I myślę, że teraz, skoro już jesteś tam, nie wiem, co tu możesz. O, odwiedź wiejskiego lekarza. Ojejku, 250? To wiecie co? To ja zrobię tak. Jak ja go wyślę do tego lekarza, to my zostaniemy z bardzo małą ilością kasy. Niech on idzie do lasu na żerowanie. A my postaramy się zarobić tutaj kasę, jakoś sprzedając i tak dalej, bo ciężko będzie. Tym bardziej, że musimy też zarobić pieniądze nie tylko na lekarza dla Egberta, ale również na posag dla Fiory, bo mamy już kandydata. Zrób pranie, upierz w bali. Mamy już kandydata na męża dla Fiory, tak więc oni już tutaj wstępne rozmowy zrobili i dzisiaj chciałabym jeszcze, żeby pojechali już i zaaranżowali to małżeństwo. Chciałabym, żeby oni się poznali, żeby Fiora poznała jej przyszłego męża. Zaaranżujemy małżeństwo i zorganizujemy ślub. Przyszły mąż jest troszeczkę, jest również chłopem, ale on nie dzierżawi ziemi, tylko ma ziemię swoją na własność. Stąd posag, który będzie musiał zapłacić Egbert, będzie nieco wyższy, bo jeżeli to jest zwykły chłop, to jest, z tego co pamiętam, jest 500 simoleonów, więc ja sobie tutaj, ponieważ jest to chłop, który posiada swoją ziemię i jej nie dzierżawi od żadnego lorda, więc myślę, że ten posag damy na 700 simoleonów po prostu. Dobra, gdzie ty idziesz, kochana? Aha, ty idziesz tutaj. Nie wiem, czy ty będziesz wymiotowała?
A ty idziesz skorzystać? No tak. Jaku, jaki tutaj jest syf, tym, po tym jak skorzystasz, użyj kapki wysiłku. To użyj kapki wysiłku. Powinniśmy zrobić losowanie, tak więc ja teraz wyjdę szybciutko i zrobimy losowanie, bo on już tutaj zaczął zbierać plony i ja mu pozwolę te plony zebrać i za chwileczkę zrobimy losowanie i zobaczymy, czy będziemy mieć nieurodzaj, bo mamy już lato, mamy już oficjalnie od dzisiaj lato. Okej, kochani, tak więc jesteśmy tutaj już na naszej stronie losownika i będziemy teraz losować, czy będziemy mieć urodzaj, czy nie urodzaj podczas trwania lata. Tak więc od 1 do 50 to jest urodzaj, od 51 do 100 będzie nieurodzaj. Tak więc losujemy. Okej, mamy 50, tak więc brakowało malutko, abyśmy mieli nieurodzaj. Super, tak więc możemy się na razie cieszyć naszymi plonami. No i nie wyczyściła tutaj tego Griselda. Griseldo, gdzie ty jesteś? Zaraz będziesz urządlona. Chodź tutaj i spuść wodę oszczędnie i użyj kapki wysiłku, proszę. Bardzo niski poziom szczęścia, brudna jest krówka, tak więc wyczyść ją. Następnie zagoń do stodoły nie, ale wydoić możemy ją przecież dopiero co była dojona. I potem ją nakarmisz i potem myślę, że z interakcji społecznych ją pogłaszczesz. Dawaj. Jesteś na mojej liście rzeczy do zrealizowania na dziś. Mam wielką nadzieję, że jesteś priorytetem. Szkoda, że dziś nie mam czasu. Odłóżmy to na później. Co ty na to? Dobra. Ojejku. Hormony w ciąży chyba szaleją, Griseldzie. Idź do krówki, zajmij się krówką. Natomiast ty, Kendriku, skończyłeś już tutaj? Zasiałeś to, tak? To weź podlej teren. Konik nam tutaj poniszczy nasze grządki. Ale słodziak. Wymaga dobrej przyjaźni z koniem o imieniu Duk. Okej, więc tutaj musimy się zająć też przyjaźnią, żeby móc szeptać do niego. Okej, tak więc ty już skończyłaś, więc chciałabym, żebyś może wyładowała i rozwiesiła pranie na sznurku. Dawaj. Nie ty, nie ty. O kurczę, komu ja to kliknęłam? Chłopie, ty nie. Ty nie miałeś tego robić. Ty może przyjdziesz tutaj i zajmiesz się wytwarzaniem... Majsterkuj może, o. Majsterkuj. Natomiast ty... Nie, no... Fiora! Relaksujesz się. No dobra, fajnie, fajnie, super, wszystko świetnie. Tylko, że nie wiem, czy mamy na to czas teraz. Masz tutaj sporo rzeczy do zrobienia. Chodź tutaj, kochana, i... zanieś do... No przecież... No jak? No przecież to jest wyprane. Czemu ty się przebrałaś w piżamy? Okej, już wszystko jest w porządku z krówką. Świetnie. Czy mamy miód do zebrania? Zbierz miód. Bo zauważyłam, że miód to jest też bardzo dobry interes. Tak więc chciałabym, żeby ona jeszcze miała miód. Zbierzemy miód i będziemy mogli też go sprzedać, jak pojedziemy ewentualnie na targowisko, czy jak pojawi się tutaj kupiec. Bo kupiec właśnie przychodzi, on może nam sprzedać rzeczy, może od nas odkupić i musimy mu również... I powinien pojawić się tutaj też ktoś, kto podatki zbiera. Tylko nie wiem w jakim dniu, więc chodź tutaj, kochana, i... Zajmiemy się miodem. Gdzie ty jesteś? Dobra, bo będziemy musieli tutaj też się zająć gotowaniem. Ojejku, Egbercie. Kryzys wieku średniego. Potrzeba osiągnięcia sukcesu. Patrzcie na to. W życiu nie widziałam czegoś takiego. Nigdy mi się nie pojawiło coś takiego. Patrzcie. Włóż pieniądze do skrytki. Przechowaj 15 razy. Osiągnij drugi poziom kariery biznesowej. Co to jest? Aha, bo on ma kryzys wieku średniego i on by chciał to wszystko zrobić, tak? Nieźle. Kariery biznesowej nie możemy osiągnąć, więc... Chłopie, no niestety, nie w tych czasach żyjesz. Nie w tych czasach żyjesz. Tak więc przykro mi, ale nie będziesz mógł tego zrobić. Czemu nie poszedłeś skorzystać, chłopie? No tobie odbija zupełnie. Czyżby nie działała nam toaleta? No przecież działa super. Chodź tutaj i skorzystaj. O! Wysiedziane w kurniku jajko jest gotowe!
Dobra, to idziemy zobaczyć, jak się wykluje nam malutki pisklaczek. Aha, za 12 minut tutaj już będzie, super. Nie, no nie wierzę. Chłopie! Dalej żeś nie skorzystał? Co ci jest? Czy on nie może skorzystać? Nie no, ja muszę na niego patrzeć teraz. Piskle się wykluło? Już? Jest! Gdzie jest piskle? Chciałam zobaczyć, ale nie widziałam. No miało być 12 minut, to już tak szybko minęło. Dobra. No i gdzie jest to małe piskle? Chciałam je zobaczyć. Egbercie, czy ty korzystasz? No patrzcie, no nie wierzę. Chłopie! Chodź tutaj szybko. Dobra, teraz muszę ci tu obserwować, niestety. Nie możesz tu wejść. A dlaczego nie możesz wejść? A tak, jakbym ci kliknęła. O nie, i on się posika. Nie, chłopie, proszę cię. No musiałam sprawdzić, kurka wodna. No i super, idealnie. Czyli coś z toaletą jest nie tak. No nic, muszę wejść na chwilkę do trybu budowania i ewentualnie podmienić tą toaletę. Okej, tak więc jesteśmy już tutaj w centrum. Tutaj podmieniłam karczmę i tulem poustawiałam, żeby pozakrywać. Tutaj były jakieś takie bardziej nowoczesne znaki, więc dałam te namioty. Jakoś tulem poprzenosiłam. No oczywiście nie da się tutaj wszystkiego pięknie zakryć, więc myślę, że po prostu na resztę będziemy przymrużać oko. Tak więc weźmiemy sobie ze 4 worki cukru. Bo nam będzie potrzebne. Dobra, sprzedamy pietruszkę, bo mamy jej dosyć sporo. Super, tak więc sprzedamy to. Sprzedamy marchewkę, truskawki. O, truskawek mamy dosyć sporo. 332 simoleony powinniśmy zarobić. Super. Świetnie, tak więc myślę, że będziemy mogli Egberta wysłać już na... już do lekarza. Ale musimy zarobić jeszcze dużo więcej, żeby mieć na posag dla Fiory. Bo bardzo bym chciała, żeby w przyszłym odcinku już odbył się ślub. Gryzeldo, chodź tutaj. Gdzie ty idziesz spać? Kobieto, proszę cię. Weź stół umieść w świecie. Okej, super. I teraz tak, chciałabym, żebyś... coś tutaj musimy schować, tak więc obejrzyj wyposażenie. Dobra, na razie mamy pietruszkę. Ja bym chciała, żebyś zaczęła sprzedawać miód. Bo miód to też może być dobry interes. Wyłóż towar na stoisku. Okej, super. I obsługuj stoisko i rozpocznij sprzedaż uliczną. I jeszcze chciałabym, żebyś ceny miała na czysta, super. I teraz ty, kochana. Ty przyszłaś tutaj. Co tutaj możemy kupić? Chciałabym zobaczyć, co możemy tutaj kupić. A czemu? Aha, ty sobie przyszłaś, wodę wzięłaś. Zamów napój, zamów jedzenie, targuj się. Tutaj co możemy od tej pani kupić? Płody rolne, okej. Okej, tu mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jakie płody rolne nam tutaj pani oferuje. O, tutaj czyżby ktoś chciał od nas coś kupić? Proszę, kupujcie, mamy pyszny, piękny miód. Dobra, tutaj są rzeczy, które może kupić Fiora. Bananów raczej nie, bażanta też nie. Czy jakieś ciastka to raczej... O, brokuły! Dobra, to weźmiemy brokuły, bo ostatnio właśnie Griselda miała ochotę na brokuły, więc weźmiemy brokuły. Czarny pieprz. Dobra, to kupimy może czarny pieprz. Oregano. Dosyć drogie jest to oregano, ale kupimy je. Dobra, to weźmiemy grusze. I to by było chyba na tyle. Kaczka. Kapusta? O, weźmiemy kapustę też. Łopian, koło sera, ser sami sobie zrobimy. I co jeszcze tutaj mamy? No tego raczej nie kupimy, bo tam nam nie pasuje. Mleka też nie, morela. O, weźmiemy sobie ogórka, pasternak, pomidory. Pomidory weźmiemy. Kurczę, tracimy kasę. Troszkę kasy straciliśmy, ale może uda nam się tutaj coś sprzedać. Griseldo, proszę cię. Zachwalaj, gdzie ty idziesz? No, zachwalaj towar. Zachwalaj towar tutaj do tej pani. Proszę, tutaj do tej też. Tak, mamy pyszny miód, drogie panie. Proszę od nas kupować. On, aha, ta pani bez butów, biedna. Nikt od nas nic nie kupił. Może ten pan się zlituje. Proszę od nas coś kupić. Zachwalaj towar. Proszę, kup coś od nas.
Dobra, a ty, Fioro, zobaczysz może tutaj. Dobra, ta pani chyba tylko jakieś jedzenie sprzedaje. Tutaj... Tu też można płody rolne kupić. To chyba będzie to samo, ale sprawdzimy. Zachowuj się przyjaźnie wobec Sima o imieniu Henry. Weź udział w wolontariacie. Dobra, co pani ma? A ona ma to samo. Dobra, więc tu nie będziemy kupować, już tracić kasy. Dobra, ten pan jest kupcem. On jest kupcem, który właśnie się pojawił u nas w niedzielę. Całkiem przystojny pan. Całkiem przystojny pan. Dobra. Ale my już mamy jakiegoś tam kandydata dla Fiory. Dobra, i jeszcze chciałabym zajrzeć tutaj do tego sklepu, stoiska. Kup przedmioty, zobaczymy, co tutaj będzie. Kurczę, Griselda nic nie jest w stanie sprzedać. To jest dziwne. Musiałaby coś sprzedać, bo musimy mieć kasę, żeby wysłać Egberta do lekarza. Musimy mieć kasę na posag dla Fiory. No chodź tu szybciutko. Co ty tak pijesz co chwilę coś? O, ktoś kupił coś. Ktoś od nas coś kupił za 72 simolony. Idealnie. Ciekawe co? Miód chyba tak mało nie kosztuje, mam nadzieję. Dobra, tutaj wełna jest. Czarna barzyna, czarna fasola. Dobra, jest tutaj też sporo rzeczy, ale myślę, że my już sobie to zostawimy na kolejny raz. Kwiaty też mogłyby zasadzić. Tak, myślę, że jak najbardziej. Proszę kupować od nas. Miód za 75 kupiły chyba. No tutaj jest żona lorda, od którego dzierżawimy ziemię. Także ona przyszła tutaj od nas coś chyba kupić. Ale ty zamiast dyskutować z paniami, to weź zachwalaj towar. Zdobyliśmy umiejętności komediowe. Proszę, kupcie coś od nas. Nie wyciągaj tej parasolki, bo nam nie pasuje tutaj do klimatu. Griseldo, gdzie ty idziesz? Kobieto, obsługuj stoisko. Tutaj chodź szybko, obsługuj stoisko. Co? Griselda zachorowała na tyfus? O Boże. Nie no, to Griseldę musimy koniecznie wysłać do lekarza, nie ma. Nie no, to jest straszne. Musisz teraz coś sprzedać koniecznie. Na razie odłożymy ślub Fiory, bo... No nie mamy kasy na posag. A jest ważniejsze teraz, żeby wysłać Griseldę do lekarza. O jest! Jeszcze coś sprzedałyśmy! Jeszcze coś sprzedałyśmy! Niech ktoś jeszcze coś kupi. Dobra, już chyba nikt nic nie kupi, bo mamy... bo już się skończyła nasza sprzedaż. Ale coś tam zarobiłyśmy. Okej, okay, dojechałyśmy do domu i ja teraz szybciutko Griselda pójdzie skorzystać. Gdzie my tutaj mamy ten wychodek? Dobra, pójdziesz szybciutko, kochana, skorzystać. I ona jest mega głodna. Więc myślę, że Fiora, ty przyjdziesz tutaj. Wykluło nam się coś? Ojejku, tylko że my teraz nie mamy czasu na to patrzeć. Co my tutaj mamy? Zamiennik mięsa. Dobra, schowamy to sobie tutaj do lodówki. Tutaj są 4 porcje kleiku, więc myślę, że sobie to wyciągniemy. Ty, chłopie, też jesteś głodny. Okej, super. I ty też weźmiesz sobie porcję. Dobra, usiądź sobie stabilnie i zjedz. No i ty tak samo. Gdzie ty jesteś, Griseldo? Dobra, ona idzie sobie zjeść. I za chwilkę ją wyślemy do lekarza, bo ona zachorowała na tyfus, więc wyślemy ją do lekarza. Tak więc samego rana ją wyślemy do lekarza i mam nadzieję, że ona się wyleczy po prostu. Że ta choroba jakoś minie, bo no nie chciałabym jej stracić tak szybko. Okej, co ty tutaj masz? Ty masz tutaj pełno sztabek. Masz sztabki żelaza, masz sztabki miedzi. Tak, w ogóle to ja go wyślę do kopalni, bo on tutaj będzie mógł różne dekoracje robić i to też chciałabym, żeby oni sprzedawali. Dobrze, więc oni niech sobie tutaj jeszcze troszkę porozmawiają. Kendriku, ty mógłbyś może porozmawiać z twoją żoną. Weź może z przyjaznych... skomplementuj, gratuluj ślubu. Dobra, weź może z pasji i rozmawiaj o jeździe konno, niech będzie. Natomiast ty, Fioro, kochana, porozmawiasz też z twoim ojcem tutaj i może z przyjaznych. Pogawędka, nie, z pogawędki trzeba będzie wstać. Okej, okay, tak więc jeżeli chodzi o jej aspiracje, musimy tutaj otworzyć 5 opakowań nasion, osiągnąć 3 poziom zielarstwa i 5 poziom umiejętności ogrodnictwa. Powiedzmy, że jak oni pojadą właśnie do tych granitowych kaskad, to będzie taka wyprawa do lasu. Więc ja to im zorganizuję. Może, nie wiem, czy w przyszłym odcinku, bo chciałabym ten ślub
Fiory najpierw zorganizować. O! Jasper, a co ty u nas robisz? To jest ojciec Griseldy. Może coś się stało? Obudź się, kochana, i przyjdziesz tutaj porozmawiać z twoim ojcem, no bo o tak późnej porze nagle do nas przyszedł. Zaproś go do środka, spytaj, co się stało. Dobra, tak więc myślę, że ja ich położę spać, a my będziemy się widzieć z samego rana. Jeszcze tylko sprawdzę... A nie, bo ty miałaś porozmawiać z ojcem. Boże, zapomniałam, że ojciec tutaj jest. Przyszedł do ciebie w odwiedziny, tylko właśnie staramy się dowiedzieć, dlaczego. Podziel się wielkimi wieściami. Tak późno przyszedł. Mamy nadzieję, że nic się nie stało. Z przyjaznych, może głębokie zamyślenie. Poproś Sima, aby postarał się o wymarzoną pracę. No jejku, a nie ma... Dobra, plotka. No to poplotkuj. Nie wiem, dlaczego on o tak późnej porze do nas przyszedł tutaj. Czy ty nie znasz jeszcze ojca? Jej, weź przyjazne powitanie. Dobra, widzę, że Griselda się zmęczyła i poszła sobie spać. Patrz, jak oni się tutaj pięknie tulą. Griselda z Kendrickiem, ślicznie to wygląda. No dobra, więc my będziemy się widzieć z samego ranka. Mamy już czwartą rano i Griselda właśnie biegnie do wychodka skorzystać, bo ona nie może teraz już... No, nie może spokojnie spać, biedna. Cały czas biega do wychodka tutaj i albo jest głodna, albo jest zmęczona, albo biega do wychodka, tak więc bardzo mi szkoda, bo dosyć ciężko tą ciążę przechodzi. I chciałabym tutaj zerknąć właśnie. To już jest trzeci trymestr? Wow! Ale to zleciało, tak więc ona może w każdej chwili zacząć rodzić. To szybciutko zleciało, no. Dobra, wioska nie ma jeszcze, więc jeszcze lekarza nie ma dostępnego. Kochana, w takim razie, skoro ty już wstałaś i jeszcze nie możesz iść do tej wioski, to myślę, że przyjdziesz tutaj i zrobisz pranie, upiesz w Bali. Natomiast Fiora wstanie i pierwszą rzecz, jaką zrobi, to wydoi krówkę. Przyjdziesz tutaj, zawołasz Malinkę, przyduś z miłości i potem wyduj. Ok, Griselda jeszcze tutaj pierze, biedna, więc niech ona pierze. Kendrick wstanie. Co ty masz tutaj? Zazdrość. Ojejku, chłopie, ogarnij się. Chodź tutaj i przebierzesz się, zaplanuj, nie, zmień strój. No i przebierz się może w ten strój, bo mamy lato, więc... Chłopie, wstajesz. Obudziłam cię, nie wiem czemu ty jeszcze śpisz. Natomiast Egbert, nie wiem, czy Egbert, czy ty jesteś głodny? W sumie to mógłbyś iść skorzystać, więc pójdziesz, skorzystasz, a potem przyjdziesz i coś sobie zjesz. Dobrze by było, żeby Fiora zrobiła coś nowego na śniadanie, ale zobaczymy, czy ona... Okej, okay, ona doi teraz, może jej się uda wydoić tutaj. Potem się przebierze. Chciałabym, żeby ona też upiekła chleb, bo jedzenie tego kleiku jednak to jest trochę męczące, że oni cały czas potem są zdenerwowani, bo nie czują się syci dostatecznie. Dobra, więc ty, Kendricku, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty tą zazdrość manifestujesz? Nie rozumiem tego. Wstawaj, chłopie. Skorzystać nie musisz, więc ja bym cię, Kendricku, wysłała tutaj do lasu na żerowanie. Okej, okay, Egbert, gdzie ty jesteś? Egbert, biedny, cały czas gorączkuje. Zmienimy strój i ty sobie weźmiesz taki strój i zaraz po tym, jak to zrobisz, to... Dobra, możemy wysłać albo Griseldę, albo Egberta. Ja wiem, że Egbert musi w czwartek z Egbertem się mamy pożegnać, więc ja niestety muszę wybrać jedną osobę, więc ja wybiorę Griseldę, bo ona jest przy nadziei, więc idź, chłopie, na polowanie. Natomiast ty, kochana, myślę, że przyjdziesz tutaj, bo widzę, że kury są mega brudne, więc tutaj potrzeba wyczyścić kurnik, więc posprzątaj kurnik. Następnie, kochana, zbierzesz jajka i rozrzucisz karmę w okolicy.
Grizeldo, kochanie moje, ty możesz w każdym momencie urodzić dzidziusia. Jesteś głodna, ale ja bym chciała cię wysłać do wioski i chciałabym, żebyś poszła do lekarza. Dlaczego tutaj lekarza nie ma? Jest chyba jeszcze za wcześnie. Dobra, ona poszła sobie coś chwycić do jedzenia tutaj. Ojejku, tutaj jest masa roboty też na naszej ziemi, więc tym też będziemy musieli się zająć, ale chciałabym, żebyś ty, kochana, coś zrobiła. Mamy masę pracy. Nie wiem, czym się zająć. Praniem, ziemią. Naprawdę. Tutaj jeszcze choroby na dodatek. No kurka wodna. Dobra, weź z domowych produktów. Jejku, patrzcie na to. Możemy zrobić gulasz warzywny. Ale tutaj aż 16 warzyw potrzeba. To ona masę tego użyje, ale myślę, że taki gulasz warzywny zrobimy i on będzie przynajmniej trzymał ich, no będą syci, tak więc myślę, że taki gulasz raz na jakiś czas będziemy robić. Ponieważ Kendricka nie ma, myślę, że ty się ogrodem zajmiesz, bo ty masz też w twojej aspiracji zielarstwa, zielarki, masz tutaj piąty poziom ogrodnictwa uzyskać, więc myślę, że ty dzisiaj zajmiesz się tutaj zbieraniem. O, jeszcze tylko jeden nam pisklaczek został. Patrzcie, dwa pisklaczki są tutaj, super. Ale myślę, że ty, kochana, przyjdziesz i nie będziesz sprzedawać, tylko zbierzesz cały plon, ponieważ mamy urodzaj, więc możemy sobie spokojnie na razie zbierać. Jestem bardzo ciekawa, jak działają te wyzwania właśnie, te, które nam utrudniają. No zobaczymy, jak to będzie działało. Jest lato, piękna pogoda, więc na razie jest wszystko super. Na razie ta kostka jest dla nas miła, powiedzmy. Chociaż dla Egberta niezbyt, bo 8 dni to jest dosyć mało. Że on tylko 8 dni, że jemu jeszcze tylko 8 dni zostało. Więc no niestety przykro mi z tego powodu. Co ty robisz? Nie, nie możesz sprzedawać tego, bo my tego tutaj nie sprzedajemy. Ty, kochana, odchwaszczaj. O, ty przyszedłeś, więc możesz tutaj się zająć. Nie wiem, czy podlać trzeba. Nie trzeba podlewać. Okej, więc ty może opryskasz przeciw owadom. Natomiast ty, kochana, przyjdziesz i wymienisz wodę. Grizeldo, ty jesteś zmęczona, biedna. Istoto moja. Czy ten lekarz już będzie? Patrzcie, nie ma jeszcze lekarza. Ty, chłopie, myślę, że ty powoli się głodny robisz, ale powinieneś przyjść tutaj i myślę, że zrobisz, nie wiem, czy to jakieś sztabki. Sztabek robić nie możesz, ale możesz majsterkować. Tak więc idź i pomajsterkuj. Co ty tutaj masz? Chciałbyś porozmawiać z Severinem. No dobra. I tutaj chciałbyś zachowywać się przyjaźnie wobec Fiory i chciałbyś porozmawiać o obawach dotyczących związku z twoją żoną. Dobra, zajmij się tutaj majsterkowaniem może. Okej, dobra. Grizeldo. Już wytworzył sztabkę tak szybko? Jeszcze raz sprawdzimy, czy już... O, jest lekarz wiejski, dobra. Idziemy do lekarza wiejskiego, którą my tu mamy 9:50, więc ojejku Boże, ona już tutaj gorączkuje. Grizelda jest gorąca, bardzo gorąca, nie w przenośni, ale całkiem dosłownie, Boże. Dobra, Grizelda poszła do lekarza. Oby było wszystko dobrze, oby było wszystko w porządku, bardzo się boję. Dobra, ty masz szósty poziom gotowania, kochana, to zrobiłaś i miałaś robić gulasz. Dobra, Kendrick się tutaj zajmuje jeszcze tym. Dobra, wydaje mi się, że ja będę jechała zaraz, jak tylko Grizelda wróci od lekarza, to musimy się koniecznie wybrać i zaaranżować małżeństwo. Bo on się pewnie też stresuje tym, że Grizelda źle się czuje, jest przy nadziei, więc to dla niego pewnie też jest bardzo stresujące. Piskle o imieniu Kendrick wykluło się samodzielnie? A kto mu dał takie imię? Przepraszam. Grizelda wróciła. Zobaczymy, co nam wyszło. O Boże, jak ja się stresuję. Gorączkuje. Grizelda jest gorąca, bardzo gorąca. Nie mamy żadnej zmęczona, mało energii. Była u lekarza, ale nie mamy żadnej informacji, czy tyfus, czy wyleczyła się, czy nie. Tak więc będziemy czekać, aż
choroba przyjdzie sama, a ja ją wyślę tutaj, niech ona się prześpi. Dobra, dotarliśmy już tutaj do chaty i myślę, że pójdziemy porozmawiać właśnie z Crispinem, który to ma być kandydatem na męża dla Fiory, tym bardziej, i to jest jego brat tutaj, tak więc tu jest Henry i tutaj mamy Crispina. Crispin jest starszy od Henry'ego, tak więc on jako pierwszy tutaj, no chodźże chłopie, gdzie ty idziesz? Boże, on biedny gorączkuje, musisz zaaranżować małżeństwo dla twojej córki, chodź tutaj podejdź. No to przedstaw się Henry'emu też, może zabawne powitanie. Może z przyjaznych. Jeszcze się z nim nie poznałeś? Ojejku, głodna jesteś. Oni ciągle są głodni. Nie wiem, czy ona skończyła ten gulasz robić. Mam nadzieję, że skończyła, tak pojedziemy to. Chłopie, ty miałeś aranżować małżeństwo dla twojej córki. Wracaj tutaj szybko. Z przyjaznych plotka i plotkuj. Chyba nie za bardzo, Fiora, ci się podoba twój przyszły mąż. Chodź tutaj, musisz z nim porozmawiać. A czemu masz na niego krzyczeć? Nie będziesz na niego krzyczał, chłopie. Jak masz na niego krzyczeć, jak ty masz, jak on ma być przyszłym mężem twojej córy? Podziel się nauką życiową dotyczącą odpowiedzialności. Tak, powiedz mu. Tutaj moja córka, skoro chcesz ją za żonę, to musisz być odpowiedzialny. Podziel się nauką życiową dotyczącą rodziny. I weź jeszcze z przyjaznych, pogawędka, poznaj go. Musimy z nim plotkować, poznawać go i na pewno nie okradać, jak nam tutaj sugeruje, ale weź jeszcze może plotkuj raz jeszcze. No, jemu chyba się podoba. Poplotkuj jeszcze. Oj, nie spodobał mu się nasz żart. Czyżby nie umiał żartować? Nie masz poczucia humoru, chłopie? Dlaczego nie śmiejesz się z naszego żartu? Wspominaj dobre czasy. On chory, biedny. Jejku. Poród! O Boże! Musimy wracać do domu! No tego nie przewidziałam. Tak więc aranżowanie małżeństwa, kiedy indziej wracamy do domu. Okej, tak więc musiałam wejść koniecznie do trybu budowania i kupić kołyskę, bo zapomniałam tutaj o kołysce. No, nie pomyślałam sobie, szczerze mówiąc, nawet, że ona tak szybko zacznie rodzić. No i wzięłam tutaj kołyskę. Niestety nie jest to kołyska z modów, którą ja bym chciała. Specjalna kołyska, właśnie taka, no tutaj klimatyczna. No i niestety wszystkie były dla niemowlaków, a dla noworodków ani jednej nie miałam, więc ja chyba się pomyliłam i ściągnęłam tylko dla niemowlaków, mimo że tam były też dla noworodków. Kendrick, widzę, szaleje. Dobra, chodź kochana szybciutko tutaj i urodzisz, tak więc samodzielny poród proszę. Nie wiem dlaczego mi tutaj podmianka tego mopa nie działa. Ja może z tej strony jakoś tak pójdę, bo ona rodzi samodzielnie tym modem od Panda Samy. I o, jest naga, tak więc, o Boże, gdzie ty w tym ogniu kochana moja leżysz? Griselda właśnie powołała na świat synka! Dobra, więc synek będzie miał na imię Nerian, co oznacza ten, który ochrania. No tego jeszcze nie było w ognisku, biedna. No ja rozumiem, że ona chciała tutaj być w cieple, żeby dziecku zimno nie było, ale Boże, kochany, w ognisku urodziłaś kobieto. Patrzcie na maleństwo. Ojejku, jakie śliczne. Griselda była tak zmęczona, że od razu poszła spać. No i nie wiem, czemu ona mi się teraz po tym porodzie nie chce ubrać i cały czas goła chodzi. Dobra, tak więc jeżeli chodzi tutaj o procenty, jeżeli chodzi o ciąży, ja mam ustawione procenty, tak więc ja nie muszę klikać postaraj się o dziecko, mogę klikać na zwykłe właśnie barabara, bo ze zwykłego barabara oni normalnie, to znaczy Griselda może normalnie zajść w ciążę, tak więc oni będą musieli się tutaj codziennie starać o maleństwo, ale ponieważ ona dzisiaj urodziła, więc dzisiejszego dnia starać się nie mogą, ale od kolejnego dnia, czyli od środy już będą mogli zacząć się starać o kolejne małżeństwo, tak, o kolejne maleństwo.
Okej, kochani, tak więc jesteśmy w najcięższym, najtrudniejszym momencie tego odcinka, czyli losowanie, czy Griselda przeżyje poród i czy maleństwo przeżyją poród. Jeżeli chodzi o Griseldę, mamy tutaj 30% szans na to, że ona podczas porodu umrze, natomiast maleństwo ma 35%. Tak więc losujemy najpierw dla Griseldy, czy ona przeżyje ten poród. Jeżeli wylosujemy od 1 do 30, oznacza to śmierć, od 31 do 100 oznacza, że przeżyje. Okej, mamy 69, tak więc Griselda na szczęście przeżyje ten poród. Natomiast teraz losujemy dla maleństwa. Maleństwo od 1 do 35 oznacza śmierć, od 36 do 100 oznacza, że przeżyje. Cudownie, mamy 92, tak więc super, to losowanie poszło nam świetnie. No i tak, no i myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam cieplutko za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. I do następnego. Pa, pa. Cześć.